Cześć, witam serdecznie z dzielnicy Bashamichi. Bashamichi. Od razu przepraszam, jeżeli źle to wymawiam, ale tak wymawiam, jak wydaje mi się, że powinno się to wymawiać, chociaż język japoński jest dość skomplikowany. A z drugiej strony mówią, że język polski jest skomplikowany. Mam nadzieję, że nic nie będzie trzeszczało. Teraz staram się zawsze obejrzeć jeszcze ten film, zanim go puszczę dalej, żeby w miarę tam było spokojnie. Bo z takim trzeszczeniem to jest w sumie słabo. No i niech to będą takie odcinki krótkie, 11, 10, 8 minutowe, które też pokazują, po pierwsze pokazują wszystkie miejsca, w których można coś zdobyć, jak na przykład tutaj mamy skrzynię i zagraniczną książkę, ale też są na przykład posterunki, które trzeba odbić, odzyskać albo pokonać zbiega. W sumie można powiedzieć, że w każdej z tych dzielnic, jak tak popatrzymy na te odcinki, które już za mną, to wszystko się kręci wokół tego samego. Mamy kapliczkę, za którą dostajemy jakąś tam zdolność, mamy zbiega, jednego, dwóch, mamy dwa koty, mamy punkty takie widokowe, w których można się z czegoś dowiedzieć. No i jak masz mieć takich krain 20, 30, bo na pewno jest 20, tak sobie policzyłem na mapie 20, 25, a możliwe, że jest nawet ich więcej, no to ktoś może powiedzieć, że jest nudno. I teraz zastanawiam się, a myślę, że na poczet teraz nagrywania filmu na razie nie będę zmieniał poziomu trudności, tylko właściwie w ten sposób sobie tutaj chodzę na spokojnie, bez specjalnego, tak jak już mówiłem, bez specjalnego wczuwania się tam w przedmioty. No, tak gra pozwala. Widziałem takiego mema, że przechodzisz na łatwym poziomie, bo się boisz, czy przechodzisz na łatwym poziomie, bo chcesz po prostu się zrelaksować. Niektórych takie gry odstraszają, bo się po prostu nie relaksują. A tutaj jest świetna sytuacja, bardzo zabawna, bo tam z przodu wiem, że to jest zbieg, ten po lewej. Stwierdziłem, dobra, podejdę go, ale podejdę, no jak podejdę, jak tamci dwaj na mnie patrzą, więc strzał w głowę. Pada na twarz, poprawka, dwa strzały i po nim. A z tymi już na zasadzie kontr, bo podoba mi się to kontrowanie. Nie jest to takie trudne do zrobienia. Już coraz bardziej się orientuję też, żeby właśnie zmienić ten styl walki, bo tamten był czerwony, a ten niebieski. Ja wiem, że to jest łatwy poziom, dlatego tak to wygląda, ale w miarę sprawnie, szybko idzie, więc dlaczego nie? Zbieg pokonany, zbieg załatwiony, więc czyszczę sobie z automatu taką właśnie krainę na początek, a potem robię questy. Questy, zadania, które tutaj trzeba wykonać. Tu akurat, tu mam jedno zadanie. No, nie mam jeszcze pewnie wszystkich tych możliwości odkrytych. Możliwości, czyli takich miejsc, w których są jakieś zadania do zrobienia. Na przykład wiem, że jest tam strzelanie z łuku, jazda na koniu. To są rzeczy, które trzeba wymaksować, żeby w ogóle zdobyć trofeum za zrobienie maksa. No i też potem, żeby zdobyć platynę. Tu kolejna skrzynia, więc też w podobny sposób to wszystko jest zrobione, że masz taką chatę i tam w chacie gdzieś jest jakiś podes obok chaty i wchodzisz na niego. Przy podrabinie zjeżdżasz w dół, otwierasz drzwi i także tylko tyle, że tutaj okolica się zmienia. No ale fajnie, że mamy wiele też tych broni, wiele strojów, można tu naprawdę żonglować, wachlować tymi naszymi strojami, brońmi. Tutaj już pod koniec nie chciałem, o tu mamy na przykład taką jedno zadanie do zrobienia. Ja na pewno będę chciał zrobić wszystkie te zadania, tak żeby sobie tą grę na spokojnie wymaksować. A później już tutaj w tej lokacji, w tej dzielnicy, nie wiem czy dobrze też mówię o tym, że to jest dzielnica, stwierdziłem, że dobra, nie będę tutaj już jakoś specjalnie przycinał tych filmików, tylko po prostu pozwiedzam. Wychodzi na to, że to wcale nie jest jakieś tam skomplikowane, bo i koty, i ci zbiegowie, i to wszystko jest tu jakoś poznaczone, już też to mówiłem wielokrotnie. Czasem wątpię w sens tego nagrywania, ale może kiedyś ktoś to
doceni, że mam to w ten sposób nagrane, bo to nie jest też długi film, a ja też trochę poopowiadam o tym, jak tutaj się gra, co robię, no i trochę też pokazuję walki i też samej gry, jak wygląda. Nie podejrzewam tutaj jakichś krain takich ze śniegiem na przykład, albo jakichś pustyń. No ale zobaczymy, jak to będzie później wyglądało. Na razie zwiedzam i szukam. Tutaj mamy punkt jeden przed nami orientacyjny do znalezienia, ale też widzę, że jest będzie przywrócenie porządku konieczne. Tu chciałem się złapać tej linki na górze. Niestety nie doleciałem. No, lotnia działa jak lotnia. Ona, no chyba, że byłby taki podmuch od dołu. Jakoś się specjalnie nie wznosi. I tutaj myślę, no dobra, mamy tutaj sporo zawodników do pokonania. Dwóch mocnych. Sześciu ogólnie. Ale stwierdziłem, że zanim rozpocznę tutaj walkę, to znalazłem ten punkt widokowy. Być może jeżeli wejdę na most, to on się aktywuje. I tak też się stało. Punkt orientacyjny. No a teraz już pozostaje tylko walka. Więc może już bez komentarza w ten fragmencik zobaczmy, jak tutaj szła walka. Naprawdę pełen relaks, jeżeli chodzi o ten poziom trudności i walkę. No i porządek przywrócony. Mamy tutaj jeszcze psiego pielgrzyma. Chciałem nacisnąć R1, nacisnąłem kwadrat, na szczęście nic mu nie zrobiłem. Mogłyby te pieski się też różnić. Różne mógłbym spotykać, ale w sumie spotykam cały czas tego samego. Pogłaskałem, ale chyba nigdzie nie dostałem żadnego przedmiotu. I na mapie mamy jeszcze skrzynię i dwa koty. Skrzynię, dwa koty i jeszcze jakieś zadanie. Ogólnie dużo jest tych rzeczy, ale faktycznie może ktoś powiedzieć, że to się staje trochę nudne i monotonne, bo w kółko robię to samo. Czyli odnajduję skrzynię z masą przedmiotów. I... No ale, no dobra, na razie nic nie mówię więcej, bo
bo może się, zagraniczna książka kolejna, może się okazać, że będą jakieś nowe opcje, jakieś nowe zadania, ale na ten moment to mówię. Dwa koty, dwóch zbiegów, skrzynia, punkt orientacyjny. No zmienia się też otoczenie, no. Czyli są tu jakieś nowe budowle, coś nowego poznajemy. Że ogólnie jest ok. Mamy kolejnego kota. Brakuje nam jeszcze jednego w tej lokacji. A jest na mapie, było widać, jest niedaleko, więc stwierdziłem, że dobra. Od razu do niego uderzam. Aczkolwiek w tym momencie nie wiem za bardzo, gdzie jest. Tylko tyle, że mapa go pokazuje. No, założyłem, że być może tam gdzieś na tej plaży. Ale wyszło na to, że nie aż tak daleko. Bo nasz kot jest tutaj gdzieś w okolicy. No nie zawsze też można wskoczyć na ten dach, albo trzeba jakoś tak łukiem. A nasz kot ukrył się tutaj. I to jest ostatnia rzecz w tej dzielnicy. Zaliczamy. Koniec. 100%. Słyszymy się w kolejnej dzielnicy.